Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oznajmił we wtorek, że Ukraina stanie się członkiem sojuszu NATO. Oczywiście nie teraz, bo aktualnie priorytetem jest, by ten kraj przetrwał, aczkolwiek podobno wszystko jest już dogadane. Zapraszam. Witam Was. Zacznijmy od fragmentu wywiadu z szefem NATO. As our world NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of our alliance, but at the same time that is a long-term perspective. What is the issue now is to ensure that Ukraine prevail as a sovereign independent nation, and that therefore we need to support Ukraine. Nie wiem jak wy, ale ja czuję tutaj tani przekaz propagandowy. Pomijam Niemcy, Francję czy Włochy, ale nie sądzę, by Turcja czy Węgry rzeczywiście byli w tym temacie dogadani. A przypominam, że no tutaj jednak jest wymagana jednomyślność. Więc wypowiedź można by było skwitować kolejne obietnice bez pokrycia i też tak zakończyć materiał. Aczkolwiek zdaje się, że wiadomo, dlaczego akurat taki komunikat od szefa NATO wyszedł. Otóż administracja Olafa Scholza, Emmanuela Macrona czy Rishiego Sunaka, czy jak on tam się nazywa, mają naciskać na administrację Wołodymyra Zełenskiego, by rozpoczął negocjacje pokojowe. Według doniesień Wall Street Journal, no tam już nie wierzy się, że Ukraina zdoła odbić zagarnięte przez Rosjan terytoria i dalsza przegrana Ukrainy, ewentualnie impas, no to będzie strata zasobów, przepalanie zasobów, no i strata ludzkiego życia. A przypominam, że no jednak Ukraińcy nie biją się za swoje. Więc najprawdopodobniej zostanie przyjęta metoda kija i marchewki. Kijem ma być ociąganie się z dostawami wojskowymi, pomocą humanitarną. Francja i Niemcy zasygnalizowały, że nie dostarczą nowych rodzajów broni na Ukrainę, ponieważ walki będą kontynuowane w nadchodzących tygodniach. Podczas gdy Wielka Brytania szkoli ukraińskich pilotów na myśliwcach odrzutowych, urzędnicy twierdzą, że jest to część długoterminowego celu, jakim jest powstrzymanie Rosji przed przyszłymi atakami. Czyli szkolą pilotów, ale myśliwców tak szybko nie wydadzą. Najprawdopodobniej skończy się tak jak zwykle, czyli PiS przekaże sprzęt kosztem Wojska Polskiego. My sobie kupimy za kilka lat nowy. No i wyjaśnia się też sprawa koalicji Leopardów, czyli no my jako jedyni póki co wydaliśmy 4 maszyny. A marchewką ma być ścisła współpraca z NATO. Ogłoszony pakt nie zawierałby żadnego zobowiązania do stacjonowania sił NATO na Ukrainie, poinformowali urzędnicy trzech krajów. Nie zaoferowałby też Kijowowi tak zwanej ochrony na podstawie artykułu 5, który wymaga od wszystkich członków niesienia pomocy drugiemu, jeśli zostanie zaatakowany i poprosi o pomoc. Ale powiedzieli, że zapewni to Ukrainie środki militarne do powstrzymania przyszłego rosyjskiego ataku. Czyli memorandum budapesztańskie BIS, ewentualnie Mińsk 3. Ukraińcy czują pismo nosem i zaczynają licytować z wysokiego C. Otóż chcą mieć status mocarstwa atomowego. Jeszcze w lutym komunikował to ambasador Ukrainy w Niemczech, Oleksij Makiejew. Гарантії безпеки – це те, що ми думали, що отримали від Будапештського меморандуму ще в 1994 році. Але, на жаль, це були не гарантії, а запевнення в безпеці. І ми зрозуміли, що, на жаль, Росія порушила той Будапештський меморандум. А ми не отримали повної безпекової підтримки від США, Великобританії та інших ядерних держав. Це був поганий сигнал для усіх країн світу, які зрозуміли, що насправді тільки ядерна зброя може врятувати їх від нападу такого агресора.
Ось чому ми хочемо розпочати цю дискусію. У мене немає готових пропозицій, як це може виглядати. Według Wall Street Journal Zełenski ma czas na podjęcie negocjacji do lipca. Tak jak mówiłem wcześniej, nad tematem pracuje Scholz, Macron i Sunak. Nie jest to oficjalnie potwierdzone. Redakcja wysyłała pisma, jednak zostały one bez odpowiedzi i propozycja ma się pojawić na lipcowym szczycie NATO. Szczyt NATO musi przedstawić Ukrainie jasną ofertę, a także dać Zełenskiemu zwycięstwo polityczne, które może przedstawić u siebie jako zachętę do negocjacji, powiedział brytyjski urzędnik. Wojny w Rosji mają tendencję do zamrażania, a następnie odmrażania, dlatego Ukraina będzie potrzebowała od nas więcej gwarancji. Czyli w tych okolicznościach wypowiedź szefa NATO nabiera nowego kontekstu. Owszem, będziecie członkami NATO w dalszej perspektywie, ale na tu i teraz możemy wam zaoferować współpracę. Oczywiście może się wydarzyć sytuacja, gdzie nasi partnerzy pójdą na kompromis i Ukraina dostanie gwarancję bezpieczeństwa, ale nie natowskie, a krajów regionu. Od paru miesięcy mówią o tym panowie Marek Budzisz i Jacek Bartosiak. I transformacja systemu natowskiego, taka, że Amerykanie będą musieli wymyślić sposób, niezależnie od tego, jak będzie wyglądał rozejm, żeby Ukraińcy byli objęci jakimś gwarancjami bezpieczeństwa i będą próbowali, żebyśmy my gwarantowali Ukraińcom bezpieczeństwa. Tak? Rozumiecie? Czyli Rosjanie zaczynają wojnę i my do niej wchodzimy. Mniej więcej na tym polegają gwarancje bezpieczeństwa, tak? I wówczas to jest bardzo prawdopodobne. Tutaj to nie jest żadna to się debatuje w Waszyngtonie. Skoro Polacy tak bardzo chcą pokonania Rosji, to niech gwarantują to w ramach systemu natowskiego i takie bilateralne różne rzeczy. Ukraińcy będą tego chcieli. Czyli obserwujmy bieg wydarzeń, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że aparatczycy PiS są na to gotowi, a Andrzej Duda to już zapewne ostrzy długopis. Czekam na wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp.tv. Zaczął działać, aczkolwiek jest problem z dodawaniem filmów. Ma się to zmienić dzisiaj albo jutro. No wiadomo, że to jest póki co projekt hobbystyczny. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.